Projekt zakładał stworzenie czteromiejscowego bombowca średniego z całkowicie metalową konstrukcją. Główny nacisk kładziono na osiągi, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie dużego udźwigu. Wojsko postawiło konkretne wymagania, takie jak prędkość powyżej 360 km na godzinę, co przewyższało osiągi ówczesnych myśliwców PZL P7, zasięg w okolicach 3000 km z niewielkim ładunkiem bomb, oraz zdolność przenoszenia maksymalnego ładunku bomb wynoszącego 2500 kg. W drugiej połowie 1935 roku wojsko zatwierdziło zamówienie na 10 samolotów serii informacyjnej, a produkcją tych samolotów zajęły się zakłady PZLWP nr 1 przy lotnisku Okęcie.